W marcu 2020 roku dojdzie do bardzo istotnych zmian w ustawie prawo upadłościowe, a zmiany te obejmą również postępowania prowadzone wobec konsumentów. Jest ich stosunkowo dużo, także ja chciałbym się dzisiaj skupić tylko na tych, które tak naprawdę będą najistotniejsze z punktu widzenia każdego potencjalnego upadłego. Zacznę od tego, że upadłość konsumencka na nowych zasadach będzie przebiegała w trochę inny sposób niż obecnie. W obecnym stanie prawnym, jeżeli dłużnik chce się starać o ogłoszenie upadłości, musi oczywiście wykazać, że jest osobą niewypłacalną. Musi oczywiście też wskazać, że ta niewypłacalność nie jest skutkiem jego umyślnego działania, czy też rażącego niedbalstwa, nie dochodziło do pogłębiania tego stanu niewypłacalności, a także nie występują inne przesłanki negatywne, na przykład przesłanki względne. Po zmianie przepisów dłużnik, kiedy będzie składał wniosek o ogłoszenie upadłości, tak naprawdę będzie musiał wykazać, że jest tylko i wyłącznie niewypłacalny. To, jakie są powody tejże niewypłacalności, nie mają tutaj już większego znaczenia, także ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie dużo prostsze do uzyskania niż jest to obecnie. Nie oznacza to jednak, że cel tego postępowania, czyli oddłużenie, będzie równie możliwe, co w obecnym stanie prawnym. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na nowych zasadach, oczywiście do postępowania przystępuje syndyk. Jeżeli już mamy ten etap, kiedy sąd rozważa zakończenie tego postępowania, no to dochodzi również do weryfikacji przyczyn. Także widzimy, że ten moment weryfikacji przyczyn następuje, jakby został przeniesiony z etapu złożenia wniosku do sądu do końcowego już etapu postępowania. Jeżeli sąd stwierdzi, że dłużnik celowo doprowadzi do swojej niewypłacalności, na przykład poprzez trwonienie majątku, może odmówić umorzenia zobowiązań upadłego, a także ustalenia ewentualnego planu spłaty. Jeżeli do tego nie dochodzi, no to sąd ma trzy możliwe warianty do wykorzystania. Wariant pierwszy, umorzenie zobowiązań upadłego bez planu spłaty wierzycieli. Może mieć to miejsce na przykład wtedy, kiedy upadły nie posiada jakiejkolwiek zdolności do spłaty zobowiązań w ramach takiego planu. Drugi możliwy wariant to oczywiście ustalenie planu spłaty wierzycieli. I tutaj będą dwa możliwe sposoby rozwiązania w kontekście planu spłaty. Plan spłaty będzie mógł być ustalony na okres do 3 lat, bądź na okres od 3 lat do 7. Oczywiście wpływa to zatem na to, że potencjalne postępowanie upadłościowe może być odczuwalne dla upadłego przez dłuższy czas. Trzeci możliwy wariant, czyli tak zwane warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego. Warunkowe dlatego, bo przez okres kolejnych 5 lat, jeżeli żaden z wierzycieli, który uczestniczył w postępowaniu, nie złoży wniosku o plan spłaty wierzycieli, no to dochodzi do umorzenia zobowiązań. Natomiast jeśli dojdzie do tego, że któryś z wierzycieli, załóżmy po 4 latach i 11 miesiącach, złoży taki wniosek, no to są zobligowane do tego, żeby taki plan rozważyć. Jeżeli zatem dojdzie również do ustalenia planu spłaty wierzycieli, no to w takiej sytuacji postępowanie upadłościowe będzie mogło trwać spokojnie kilka bądź kilkanaście lat, gdzie w chwili obecnej z reguły trwają one od 2 do 5 lat, jeżeli mamy ustalony również plan spłaty wierzycieli. Oczywiście ustawodawca przewiduje pewne rozwiązania proceduralne, które mają skrócić ten czas trwania takiego postępowania upadłościowego i mam tutaj na myśli oczywiście m.in. system zgłaszania wierzytelności. W chwili obecnej są one wysyłane bezpośrednio do sądu. Sąd bada te zgłoszenia przez wierzycieli pod kątem formalnym. Jeżeli tam nie ma żadnych braków, są następnie one przekazywane syndykowi. Po zmianie przepisów zgłoszenie wierzytelności dokonywanych przez wierzycieli będzie następowało bezpośrednio do syndyka, a zatem faktem jest, że w toku postępowania uda się zaoszczędzić w ten sposób kilka miesięcy. Wniosek jest jednak taki, że osoby, które spełniają przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej na gruncie obecnych przepisów, raczej nie powinny czekać z tym do zmiany regulacji, ponieważ w skrajnych przypadkach ta nowa upadłość konsumencka może niestety trwać bardzo, bardzo długo.